cieniu innych inwestycji posuwają się roboty przy drodze ekspresowej S2. To odcinek od ulicy Puławskiej do węzła Lotnisko. Na razie powstają fragmenty trasy w miejscach najtrudniejszych geologicznie. Zapewnią one łatwiejszy dojazd ciężkiego sprzętu do następnych etapów tej drogi. Tu dwupasmówka jest już pokrywana kolejną warstwą nawierzchni. Niektóre wiadukty i kładki też już są gotowe. A tam, w oddali, centrum miasta. W Galerii Plenerowej przy krakowskim Przedmieściu Warszawa w ilustracjach prasowych 1870-1898. Na wystawie można obejrzeć 46 rycin z ówczesnej warszawskiej prasy. Autorami tych ilustracji są m.in. słynni artyści, malarze i graficy tacy jak Julian Fałat, Józef Pankiewicz, Maksymilian Gierymski czy bracia Henryk i Ksawery Pilatti, remont kolumny Zygmunta czy bal w salach ratusza. Wydarzenia, którymi żyła Warszawa końca XIX wieku, kiedy fotografii było jeszcze mało. Tę niezwykłą wystawę, przygotowaną przez Archiwum Miasta, można oglądać do końca sierpnia. Na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaparkował specjalny autobus ambulans. Ustawiła się od razu kolejka tych, którzy postanowili honorowo oddać krew. Tego najcenniejszego płynu na świecie wciąż brakuje, zwłaszcza krwi o współczynniku RH-, którą posiada jedynie 15% ludzi. Do 30 września, oddając krew na terenie regionu, można dodatkowo otrzymać bilet do ZOO dla osoby towarzyszącej. 28 sierpnia podobna akcja zostanie przeprowadzona właśnie na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo krew jest bardzo potrzebna. W Pałacu na Wodzie wystawa, na której zgromadzono obrazy z kolekcji dzieł sztuki Stanisława Augusta. Rembrandt i inni to ponad 150 przykładów malarstwa z tego niezwykłego zbioru. Obrazy zgromadzono dzięki współpracy Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego i oczywiście Łazienek. Nie zabrakło rembrandtowskiego Uczonego przy pulpicie. Drugie w kolekcji dzieło Rembrandta, Dziewczyna w ramie obrazu, dołączy do wystawy na początku września. W ciągu pierwszego miesiąca wystawę obejrzało ponad 17 tysięcy osób. Warszawa, obok mostów, dysponuje przeprawami promowymi. Każdy prom ma miejsce dla 12 osób i 12 rowerów. W okresie wakacyjnym można nimi pływać codziennie. Jedna linia utrzymuje stałą łączność pomiędzy Podzamczem a plażą w pobliżu ZOO, druga pomiędzy Cyplem Czerniakowskim a Saską Kępą. Podróż promem jest bezpłatna i nawet przy pewnym braku słońca tego lata cieszy się ogromnym powodzeniem. No, i nie ma korków. Dziękuję. www.um.warszawa.pl